Jacho, Isełki z tej strony i Arlinka. Hejo. Gramy dalej w Core Keepera. Jestem przekonana, że na ten moment już mamy piękne komentarze pod tytułem co zrobiłyśmy, jak i źle, na przykład czemu nam tu się respiły grzyby. Nie grzyby, tylko te stworki. Jak widzicie, zmieniłyśmy podłogę. Tak jest. Tak się okazało spawnem. I pewnie już dawno o tym mówiliście, ale tak jak wspominałyśmy, nagrywamy sporo odcinków naraz, no bo ja jadę na 2 tygodnie, więc chcę jak najwięcej nagrać, ile damy radę. Więc tak to wygląda, niestety. Tak. Będziemy się śmiali wszyscy razem w komentarzach. Bardzo. I teraz chciałam wam pokazać jajka. Wykuły nam się jajeczka, mamy 3 Ale nie jajka. Swoje. Ja nie mam. A, tylko że masz jedną. Ej, nie psuj Dobra. Rzeczy! A faktycznie, to chyba damage dostaje. Dobra, no to pokazuj. Musisz wyjąć chyba tam z ekwipunku tego ptaka. No, wyjmij ptaka. Boże. Co to jest? Slime! Chcę zobaczyć. A. A co on ma na twarzy? Nie wiem, oko? Buzie? A no, jakie ma perki, przeczytaj. Już mówię. Perki ma tak, 11-13 melee damage, czyli on chyba się bije. I zmienia prędkość poruszania się wroga na 11% przez 4 sekundy i ma 8% damage przeciwko bossom. Okej. Okay. No i jest level 1. To czekaj, teraz tylko wyciągnę te dwa kolejne jaja, które mamy do wyklucia. Bo to są te nowe. Ja w tym czasie nam zrobię nowy anvil i kolejne stacje. To dobra, to mamy slime'a. Nie. Patrz. Twój. Jej! Chciałaś pieska, to masz pieska. Jej. A masz rzucać go tutaj od razu przy skrzynce, przy której stoję. A czekam, przy go wyjdzie. On ma wielki łepek. No, ogromny. A jaki jest słodki. Proszę. Bo tak z Izą gadałyśmy właśnie na temat naszej miniaturki, że tam jest taki fajny kotek i piesek. I Iza mówi, ale chciałabym mieć tylko kotka. Ja mówię, a ja bym chciała mieć tylko pieska. Dokładnie. A nie przeczytałaś, jaki on ma ten, to ja szybko przeczytam. Ma melee damage? Jest kot! Ma 10%. No nie wierzę. Jest! O nie! Patrz na ogon! Jak on fajnie serduszko! No, otworzy z ogona. Nie czytałam, ale pokazałam jego rzeczy, więc może ktoś zdążył przelecieć. Dobra, mój kot też się bije. Szansa nakryta. 11 range damage. O, świeci, plus 2 glow, bo on ma ogon ognisty. O. I plus 16 ataku od ognia. No i tak to wygląda. Schowamy ptaszka i slajma, przykro mi, ale ja zostaję z kotem. To będzie Mika. Kotek, chodź, trzeba cię nazwać. Jak mogę cię... zostawiłam ci 6, bo miałyśmy 12. Mamy 12 smakołyków dla zwierząt, więc ja biorę połowę, ty bierzesz połowę i karmimy swoje zwierzęta. Pewnie. A gdzie masz? W tej skrzynce tu tego kota brał? W cokolwiek korle. Cokolwiek. To są te peletki? Tak, no. Dobra, jeszcze musimy gdzieś schować zwierzątka. Do czego schowamy zwierzątka? One powinny mieć swoją klatkę, do której można by je rozrzucić. Tu jest pusta w sumie. Myślę, że gdzieś... A, no tu. Nie będzie tu. Plus mamy w skrzynce sporo skrzynek, więc tak naprawdę możemy odsunąć jedną skrzynkę na bok i będą na zwierzątka. Też będzie fajnie. No to ja też mojego ptaka odłożę. Muszę trafić w skrzynkę. O, tam będą zwierzątka, ale jak już wstadzisz, to ja je tam przeniosę. Dobra. A ja zrobiłam tak, zrobiłam nam kolejny anvil. I stawiam nam, tylko kurczę, no bym musiała dotykać tej skrzynki, to bym musiała tu postawić. Tak trochę na drodze. Bo tutaj możemy przetapiać złoto. A nie, to i tak nie pobiera. Trzeba ręcznie włożyć przecież. A no to postawimy sobie... Jak go się karmi? Prawym. Jak masz w ręku wyciągnięte. Okay. No. Jadź, nie krępuj się. O, mogę od razu mu coś kupić, dobra. Leap Attack, Laser Pointer Play, super. I Breaking Skin. Trzeba go nazwać. U mnie jest Mika. U mnie jest Paralyzing Fangs, 10% szansy na zastunowanie przeciwnika. Offlish, 1% szansy na hit, na potrójny hit.
Potrójny damage w sensie. I 30% critical hit damage. O, to ostatnie też mam, a wcześniej mam 10% critical hit damage. Breaking skin, a tu mam 30%. Stun target on malachite. Chance. Ten paraliż może być fajny. U mnie idzie paraliż. Ja się zastanawiam nad tym range attack. Może jak jest tak... są takie miejsca, gdzie jest dużo na raz chodzących robali i innych rzeczy, to by było wygodne. Mhm. Ja sobie wezmę to. Yeah! Elegancko. To teraz tak. Podejdę jeszcze do mapy. Teraz możesz zobaczyć, co tutaj w kowadle nowego można zrobić. Żelazne przedmioty, mieczyk, łuk, siekierka. Co nie? Armor Malo House. To jest? No to dla takiego tank-tanka, nie? Bo tutaj jeszcze masz 300. No, ja chciałam złote rzeczy spróbować zacząć sprawdzać, albo stalowe. Aha, bo my nie możemy zrobić jeszcze sztabki. Możemy, już robię złoto, tak mnie słuchasz. Kota mam, jak mam się słuchać? Trzy złota, a co chcesz robić ze złota? A nie, na razie jeszcze niekoniecznie. Patrzyłam co prawda na coś z broni, patrzyłam na złoto. A stół przez tego myślę. A można zrobić sobie rzeczywiście Iron Pickaxe. O, to ja chcę. No, właśnie o tym myślałam. O pickaxie i o wędce, bo wędka mi powiedziała, że nie mogę gdzieś tam iść. Zrobiłaś sobie już ten pickaxe? Tak. To ja też sobie zrobię. A żeby ulepszyć go... O, żelazo, super. Ile? Sobie ulepszę ten pickaxe od razu. Jedna sztuka, jedna sztabka żelaza. Super, bardzo wygodnie. 207 mining damage, yeah. Niesamowite to jest. Dobra. Jak to przeskakuje, bo tam było chyba 130? No, duże różnice są. Duże. Chciałam otworzyć to. To niech sobie zabierze resztę. Bo potrzebujemy 4 sztabki, żeby zrobić stanowisko z biżuterią. To też mnie interesuje. A, no w sumie. I ten Scarlet nie zrobimy. No to w sumie tyle z nowości. Chyba. Food. Zjem sobie to. Chyba tak. No to będą wszystkie nowości. Zrobiłyśmy podłogę, zrobiłyśmy... Tutaj troszkę zieleni wstawiłyśmy zwierzątkom w środku. Te same zwierzęta oczywiście tu są, nikt nie zginął, nikt nie przepadł. Zeżarli nas. Będziesz ten domek próbować stawiać, tak? A, no ty idź eksploruj, właśnie, ja domek drugi postawię, bo... I myślę, że tam... pójdę... Gdzie jest ten NPC? Ten ze ślajma chyba, bo u niego można było chyba kupić przedmiot... Ten ze ślajma? Że on przyjdzie? Ale ja nie wiem, co on tam... jemu już tam zostało tylko jedzenie. Mogę do niego iść, bo właśnie chciałabym iść w lewo od Kora pozwiedzać. Czekaj, bo to mi przeszkadza. A później. Może u tego, co go tam w skałach znalazłyśmy. Ej, nie przeszkadzaj mi. Medo bloki, medo... A czemu to jest niepoukładane? Rzeczywiście on się świeci, ten kotek. O. Ja sobie machnę na mapce może gdzieś znacznik, gdzie pójdę. A co? Minimapka. Kory. Albo jeszcze nie mam rzeczy, które pozwolą mi tu kopać. To za chwilkę. My potrzebujemy tak... drzwi. Mamy drzwi? Ej, tu już jest. Trzeba wykrawcić drzwi. Drzwi jako drzwi. Po prawdziwe, nie tam bramka. O, możemy zrobić kamienne... Nie, drzwi. Kamienne drzwi. Oto może ten drugi będzie miał kamienne drzwi. A co? Będziemy żałować. Jak się cieszą. Pewnie. A co? Niech im tam nie wchodzą, jak nie muszą. Okej. Okay. Tędyk. Tędyk nie. O. Podłogę. Oj, to była ściana. A tu jest ten koleś, dobra. Właśnie szukałam tego gościa slajmowego. Kolego, masz coś takiego? No to jajko tylko ma, scrap party, fiber i copper ore. To tyle. Co ja to widziałam? Nic więcej sobą, że tak powiem, nie reprezentuje. A może my to przyniosłyśmy? Gdzie to jest? A, dobra, slime oil. On jest tutaj. To wypadło chyba z bossa. A, to mogło.
Mogło zdecydowanie, tak? Dobra, postawiłam, rano, ale to chyba jeszcze łóżko trzeba wykrafcić. Ten pikax to jest strzał po prostu. Gdzie się łóżko krafciło? O. Łóżko. No stołu mu już nie robię. Ten nie będzie miał stołu, niech idzie do kolegi. Ten będzie niech jedzą łóżko. Razem. Łóżko. Pojawił się! Siema. Dopiero z nim gadałam, no co za gość. Ale ma te same rzeczy, co mówiłaś. A no, ale zawsze będzie można u niego sprzedawać, bo u tamtego nie można sprzedawać, to teraz będziemy mogły sobie w domu sprzedawać. To też wygodnie, no. Tu chyba trzeba zmienić to przejście. A, to tam tak, ty wiesz, o czym mówię. Nie, ale znalazłam chyba coś ciekawego bardzo. Co to jest? Teleport chyba znalazłam, wiesz? O! No. Tu będzie no. Ścieżka, raz, mogę dwa, się przenieść z niego do tego kora. Teraz rozumiem, dlaczego wszyscy mówili, zróbcie sobie bazę przy tym miejscu, co się pojawiłyście, będzie tam praktycznie. No ale jesteśmy blisko. Bardzo o, a mi się pojawił ten waypoint. To fajnie. Aktywował mi się też po tym, jak ty go odkryłaś. Dosyć blisko jest. Widzę właśnie, no. Jeszcze jak sobie nacisnę stół, to w ogóle mi się odblokuje to, co robi ten. No. A nie, czemu się twoja pani odkrywa? Może już ci się odkryła. Gdzie jesteś teraz? Nie, bo widzę, że zaraz chodzisz po zakrytym terenie. Aha, to nie wiem. Chyba, że ty musisz nacisnąć? Może ja tobie update'uję, a ty mi? A nie, o, no to by było... do stołu później. To by było dziwne, ale pewnie spróbujemy. No na zasadzie, że ty podchodzisz do stołu i rysujesz na mapie tam, gdzie byłaś. Mhm, rozumiem, no. Czyli mi update'ujesz, nie? A ja tobie. Pod takim kątem. A tak to... O, coś tu się... Coś tu się porobiło dziwnego. W razie idę w dół, aż się do czegoś dokopię. A, dokopałam się do wybuchowej tej ściany. Wow, ale efekt domino. Tu można... O, temu wsadzę tą wannę do domu. Niech ma, masz rację. Niech się wykąpie. Brudasek. Tak jest. Jak ten kot za mną szybko biegnie. Jaki teleport. I need... Aha, bo to tego drilla potrzebujemy do tych innych rzeczy. Dobra, dobra, racja, racja. A właśnie. Gdzie był ten stół z automatyzacją, jakąś całą elektryką? Nie, elektryką był. Chyba nie miałyśmy tam, elektronik jest. Ten, automotion table. Chyba go nie robiłam. Takie czerwone... Nie, nie robiłam go. Dobra, tylko zrobię. I... A, i pisaliście w komentarzach, że te drzwi, co pamiętasz, na samym początku gry znalazłyśmy to, gdzie one były. One są gdzieś... Te z nutką? No właśnie, że one mają nutki tam. A my możemy zrobić coś takiego jak Music Workbench, więc myślę, że to też 2 do 2 i... Jaki on ma ten? Shitty można tworzyć. Shitty? I instrumenty. Okay. To ja chcę instrumenty, a ty jak tam chcesz, to możesz też shitty sobie robić. O nie, to jest tu, gdzie się tworzy te... Jak to się po polsku mówi? Te conveyor belty. Taśmy. Taśmy, no produkcyjne albo po prostu. O, no, produkcyjne. Ale też drille można tu robić. Mogliście jeszcze nie zauważyć. O, super. Ale my z Arlinką nie jesteśmy specjalnie fanem stawiania elektryczności w naszych bazach, jakiejkolwiek by to grze nie było. No, będziemy trochę zacofane. Jeżeli już dawno byśmy pod tym kątem. Tak, już dawno byśmy miały w Seven Daysach postawione takie rzeczy, gdyby nas to trochę nie nudziło w sumie. Nie odpychało, o. O, może tak. Nas to nie odpychało. Dobra, to teraz... Aha, drilla zrobimy, bo musimy... Ty nie jest potrzebny na drilla. I ten Scarlet Ore. Trzeba gdzieś wyruszyć na poszukiwanie jakiegoś Scarletu. Albo nie, jeszcze inaczej. Zrobię nam przejazd ciuchcią do tego waypointu z domu. Fajny by był, no.
To wtedy Ojaś, będzie szybka. Ściągam no, szamany na dwa hity. Nice. A jak tam kot? Też strzela z daleka ogniem do nich. Tylko nie wiem, która to stacja była od tych railów. O tutaj. Wood i copper bar. To easy peasy. Jako armia tam leci. Gdzie one biegną do mnie? Stawiam te. A boss idzie nawet. Żelazo i tin na ten Minecraft 1. Śmieję się, że Minecraft. A ten łąki. A ten skąd przyszedł? Nie, no to chyba ten lepszy. Whoops. A można, ciekawe czy można mieć dwa. Bo jak ty na przykład wsiądziesz w wagonik i pojedziesz, to ja nie będę miała wagonika. Chyba, że wagonik się nosi w kieszeni. Albo można wagonik za wagonikiem. Dobra, będziemy testować. Będziemy, poczekaj, bo tu muszę się trochę... I should eat something. Trochę poratować, bo mnie... Tu gonią. Stwora okropne. Potrzebuję jakieś... bloki. Muszę coś zjeść, podleczyć się troszkę. Ło, jaka armia tu za mną przybiegła. Ło, ale rzeczy powypadały. Ja zaraz będę musiała wszystko sprawdzić. Jeszcze jeden biega. Tego ja mojego się nie boję, sobie... ale... Przynajmniej nie aż tak. Tu będziemy jechały na przykład. Albo nie zacznę od Kora, bo nie wiem... Fuk! Tu. A nie, w sumie idealnie by tędy można było sobie przejechać. Jakby... Ale dostał! O, biedny. Ale przez to, że jak się stawia tory przy ścianie, to te też się wygładzają. Hehe. O, też fajnie, bo to naprawdę ładnie wygląda, jak się tak powygładza. No. Jeden ten świat można by było taki ładnie zbudować. I właśnie to budowanie w tej grze jest takie prościutkie. Tak. Delikatne, tak mówiłaś właśnie, proste, nie? Miłe. Ej, pie... O, jak ham. Jak zęby wyszczerze, ham. Ale fajnie stunuje. Ach, czyli tutaj jednak muszę postawić. Shaman Skull mi wypadło, level 9. Shaman Skull. No. O matko, ale wyglądam jak Hannibal Lecter. Plus 23 do zdrowia, tak, 9 level, 10 armor, 11 burn damage na hicie, 6 szansy, 1 hit to consume target's burning effect. Okej. Okay. Coś jeszcze mi wypadło. Crystal Skull, a to nie, pierścionek. Boundary Ring, 20 plus 20 magicznej obrony. Coś jeszcze z ubrań poza tymi, co już znam? Mam trochę gratów w kieszeni zbędnych, zupełnie zbędnych. Czemu to wszystko się tak szybko zapełnia? Niepotrzebnie. No, to mi jest niepotrzebne. A właśnie, pisaliście mi w komentarzu też pod pierwszym odcinkiem, że Korle ma spolszczenie. Tak, ja ale jestem prawie pewna, że to jest takie spolszczenie z tranzatora. Prawie pewna. Mhm. Trzeba by go jeszcze zapytać na ten temat. Ale to jest jako mod? Czy jako... Ja nie widziałam modu do tej gry. Jako chyba... co to jest? Coś w rodzaju moda, że chyba podmieniasz po prostu pliki gry. Ja nie jestem pewna. Wydaje mi się, że nie do końca to się sprawdza. Ale to trzeba by zobaczyć. Ty tam widziałaś u nich parę odcinków. Jak uważasz? Wiesz co, ja widziałam pierwsze, oni tam nie mieli jeszcze tego. Dobra. Oni tam nie mieli jeszcze spolszczenia. Dlatego jeszcze nie wiem, mogę, nie, boję się patrzeć, bo boję się, że ten, że sobie zaspoileruję. No tak. Jakieś fajne rzeczy, a to jednak fajnie jest tak odkrywać w takich grach różności. Takich akurat lubię odkrywać sama. Ale też ciężko zaspoilerować, no bo jest to jednak generowany losowo świat. Tak, no to prawda. Znalazłam znowu Kora. Iron Sledgehammer znalazłam. Mining damage ma plus 110. O, to też lepszy od kilofu? Kilof, które mam 207, ten ma 110, więc może był lepszy, no ale dobrze. Wcześniej. No. No, nie mam do czego tego dopasować. Wszystko jest, to mi jest niepotrzebne. Co miałam zrobić jeszcze? Aha, wagonik. Żelazo i tin.
O, bomby. I to ile? Zjem sobie to może jeszcze. Jak ten wagonik działa teraz? Aha, bo ja mogę sobie jeszcze skrzynkę ładną zabrać ze sobą, tylko... Aha. Miejsce. Rany, jak to szybko się zapełnia! Dobra. Na razie się pozbędę tego. Hehe. Miau. Ten teleport się teraz wydaje praktyczny. Aha, racja. Mogę wziąć... Nie mogę wziąć wagonika, musiałabym go niszczyć za każdym razem. To wiesz co, ja bym zbudowała dwa tory, żeby zawsze... Był jeden wagonik dla drugiej osoby? Mhm, mhm. Może tak być. Tak jedna pojedzie, a druga zostanie? No... Może byśmy zbudowały podwójne tory. Okej, okay, nasionka. Podwójne tory też brzmią dobrze. Bo więcej ubrań nie mam akurat. Rzuciłam ciuch. Stone bridge. Innym razem na ziemi. To nie jest jakoś super specjalnie potrzebne. O, złapałam. Ops. To może tu będą się kończyć te tory. Ojene, co to się tworzy? Co robisz? No, jak się położy koło siebie tory, to się tworzy coś dziwnego. Jaki specjalny tor? Taki jakbyś... Nawet nie wiem, jak to określić. Taki się robi... Jakby do zakrętu, ale wtedy łączy się... No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra, sprawdzę. Zobacz, jak się tym będzie jechać. Dobra, gdzie mnie wyniosło no, bo, na tej mapie? Bo one się łączą ze sobą, że po prostu możesz sobie w każdym momencie przejechać z tego dolnego na górny, z górnego na dolny, nie? Mhm. Więc masz taki... Taki szlaczek się zrobił. I można... Zabki. Oj, na końcu... No, no, ale to dzięki temu. I can't leave when you smooth. Ale to muszę zrobić jeszcze drugi wagonik dla ciebie. Też go tu postawię. O. Teraz czy one się będą zderzać jakoś? Nie, przejeżdżają przez siebie, okej. Okay. Ale są dwa wagoniki. No, kolega tu siedział, ja go nie zauważyłam. Trochę mnie wystrachał. O, wiesz co? Musimy zbudować miejsce na tą farmę, tak jak właśnie pisaliście. Żeby te drzewa trochę gdzieś sobie inaczej je zafasadzić, bo one nam się będą tu rozrastały. Tak rozrastają się, no. I to całkiem nie najgorzej. Dobra, weźmy to, bo to za bardzo. Jak przyjemnie jest siedzieć w bazie, wiedząc, że ci się nic nie zespawnuje. No, coś w tym jest. A nie, że kurczę, czemu to mi tu wyłazi? No przecież dopiero tak. Co ich pokonałam, czemu? Tak. No. Wiemy już, że podłogi są spawnerkami i właśnie nie chodzi tylko o tę jedną podłogę, ale właśnie wszystkie potworki mają swoje spawnerki i są nimi właśnie odpowiednie bloki. A my mieliśmy taki plan, że o, przyniesiemy sobie tamte bloki, bo są fajne, tu położymy, tam położymy. No, piękne są, co ty? Ja tu właśnie po nich chodzę. Ja bym w ogóle chyba zrobiła miejsce... Może tu? Trafił mnie chyba. Teraz jak tu się na mnie nic nie spawni w okolicy, to mogę rozwalać te bloki. Po co nam te bramki teraz? Żeby nam grzyby nie zeszły. Grzyby też spawnerki poniszczyłyśmy w okolicy. A to no, w okolicy to w sumie tak, no. Ja go... A nie, toporem jednak, dobra. Myślałam, że gościa killofem wykończyłam. Miałam mówić, ale mam moc? Mhm. Ale nie. Jej, co? Zabił mnie przez ścianę! O! No tak nie do końca przez ścianę. Trochę na krawędzi, trochę przez ścianę. Ty małpo, wracam tam do niego. Ech. Taki kawał drogi. Przynajmniej zobaczymy, gdzie ja teleport. O! To mogę odłożyć. Mam jakieś, o, skille do wydania, oczywiście. Dodatkowy or, 3% szansa na dodatkowy or, albo... Ja też. Plus 2 durability on your tool.
Nie, szansa na więcej. Tu bieganie dalej idzie. Trochę mu się wystawiłam, nie powiem, no ale nie aż ta. Marchewki. Kulanki. No nie niszczyłabym tej wody, bo ta woda nam się tu przyda. Jednak muszę chyba zrobić pierwszą łopatę w tej grze sobie. Ja już na trzeciej jestem. Tu mówisz pierwszą. Ja zrobię koperową chyba. Bo szkoda mi tinu i szkoda mi... A dobra, to wezmę sobie złotą. Może będzie super szybko kopać. Pewnie, zrób sobie coś. Co sobie będziesz odmawiać? Bo muszę wymienić tam podłogę. Ten pies na zewnątrz, rany mamajać. Na jaką? Właśnie nie wiem. Bo tu jest tak, z jednego biomu w drugi przechodzi, a ja chcę tutaj zrobić ogródek na korzenie. Ach, no tak. I chciałabym, żeby to było jednolite, a nie jakieś takie wciapki. Muszę tam trochę wody zabudować. Ale trasa. W kółko. Wow, co to są za... sprinklery. Co? Znalazłeś? A zebranie takie się tu zrobiło. Chłopaki się tu ułożyli w rzędzie z jakiegoś powodu. Nie wiem po co. Chyba, żeby zginąć. Dojadę tego szamana za chwilę. O, nie mogę zebrać wszystkiego. No oczywiście, bo jak żeby. Cave pouch. A to. A czy woda przelewa? Chyba nie się przelewa. Śmiesznie to wygląda. Teraz nie wiem, co tu mam i co stamtąd zebrać. No dobra, to mi jest niepotrzebne. Stone block, to mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne, przeżyję. Wszystkie chaty zajęte. Loyal egg, ale to już chyba mieliśmy to jedno. Z tego jajka wyszedł właśnie kot albo pies. Chyba z tego Loyal, to nie było zielone? Tak nie, zielone? To jest takie brązowe, co wygląda trochę jak kaktus, ale takie brązowe jest w kropki. A to tak, to chyba mieliśmy. O, ale nie wiem, to otwierałaś. No. Na nagraniu się zobaczy. Teraz już nie pamiętam. No, ale pasowało bardziej do psa, bo taki brązowy jest w kropki. A, podniosłam graty, których właśnie nie chciałam podnosić. W kropki. O. Teraz jakiś płotek walnąć. Mówisz, żeby ci nasion nie wyrzucać, no to zbieram nasiona. Sporo rzeczy tu leży. Co ja pozbierałam po drodze, że nie mogę tego zebrać? A dobra. Robale. Z drewna zrobię sobie pochodnie. Mamy drewno w domu, to już nie muszę specjalnie po niego biegać. No. To mogę wywalić. A, bo mi się nie dostakowały rzeczy, jak mam tu je razem. Muszę je postakować, do kupy zebrać. Ha. Ja potrzebuję 15 tysięcy slotów. Nie wiedzą w tej grze, że ja tyle potrzebuję. Kto normalny daje radę w takich grach na kilku paskach? To spoko. A, jeszcze slajmów się mogę trochę pozbyć. Dobra, grzyby może zostać. A co do tych sprinklerów? Do tych sprinklerów chyba jest ten Scarlet potrzebny. Kurczę, nie wiem, boś musiały iść naprzód w jedną stronę, iść, znaleźć nowy biom. Bo co na razie mamy glinowy i ruiny. To były te dwa biomy, nie? Które znalazłyśmy. Trzeba jedę dojechać szamana, bo mnie przedtem zniszczył. A tu jest dwóch! Brehoł. Ktoś czy jeszcze z łuku do mnie strzela? Jeden z głowy. A ty do mnie strzelasz? Źle.
Umarł? Nie, jak... O. Chyba umarł. Mięso. Nasionka. Muszę wracać już do bazy, bo mam pełne kieszenie. O. Nie wiem, jakie... Może tak? Dzięki, kotek. Piękny atak. Wow, wow, to jest dziabadłem. Jakoś tak, niech sobie chyba będzie. A, też trzeba podlać. Ajajajajaj. Sprinklery, sprinklery. Nie, właśnie mamy tego ora nowego. Dobra, gość leży. Tu się kulanka zacięła. A to co jest? Dobra. Chodź, piesek. A, ja muszę w ogóle nową konewkę zrobić, bo domyślam się, że ta lepsza konewka będzie miała lepsze podlewanie. Większy obszar. Mhm. Okej, zrobiłam przejście. Tak jest. Ma przynajmniej 2 na 2. To już jest coś, nie, to już jest upgrade. O. Wciąż bez szału, ale... Szkoda, że nie ma tak jak motyka, nie? Motyka ma 3 na 3. No... Ale... Nie narzekajmy, lepsze to niż nic, tak wiem. Jak nie będziemy narzekać, to będzie nudno. I teraz tak, karotki nie mogę, może hardberry? Kogoś trafił, ale kogo? A, w ogóle! Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam komentarz, bo był napisany tak troszeczkę zagadkowo, znaczy zagadkowo, tak po prostu nie wprost perfidnie, że robaki i zwierzęta można do... wrzucić im robaki... Można im robaki wrzucać do jedzenia! Dodatek. Tylko, że to też muszą być pewnie jakieś mięsożerne, czy robakożerne. Ja, dlatego się łapie to robactwo. Dobra, to teraz ma to sens. Dobra, jakoś trzeba... Gdzie jest całe mleko nasze? A, tutaj. No tak, bo to nie jest składnik. To jest gotowe. Żeby za mną nie lazły. Dobra, idę. Wracam powoli. Dobrze. Powoli. Ciemno tu. Ale te szamany pozamykane niektóre są w tych... O, monet nie mogę zabrać. Daj mi monet. No niby skrzynka mi nie jest potrzebna, jest fajna. No dobra, postawię swój nagrobek na ozdobę. A co? Niech mam. Byłam tu, to po sobie postawię. Coś sobie zjem. A coś, co przywraca życie? Potrzebuję potionów na życie stricte. Już wszystko zjadłam. Zjadłam wszystko, już no nie wierzę. Ej. No, trochę wierzę, ale okej. Złoto. W sumie, gdzie można było przeciągnąć te tory? Ja bym poszła, bo narobiła torów i poszła w lewo. I zrobiła nam długą kolejkę na lewo. No ja właśnie chodzę gdzieś tutaj po lewo. A to musimy zaplejtować mapę. A. Później. Racja. To można podkładać, to biorę. Pędzę do ciebie na zbicie karku. A ja idę w trasę. Okej. Okay. Jeszcze jestem kawał drogi od domu, więc wiesz. O, tu trzeba będzie pochodnie postawić. Ja bym chciała iść tak w lewo. Nie, wybuchowy blok. Kurde, odłożyłam wszystkie bloki. Tobie zepsuję.
Zrobisz kilka dziur i będziesz mieć z czego budować. Ja mogę cały świat wykopać. Ja też, to jest strasznie przyjemna sprawa w tej grze. No. Tylko iść i tak jak taki kret, tup, 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 tup. Hop. Chyba steptałam robala. To jest ta sama ścieżka? Tak. Fuk. Fuk, 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 fuk. Co to? Stone brick wall? Dlaczego na tym biomie randomowo jest... O, skrzynkę znalazłam. A w środku wszystkie rzeczy takie te... Valuable, valuable, valuable i gold ory. Na handel? Okej. No. Wiesz, co będziemy odrzucać, jak dają. Mówią, chcesz handlować? Handluję. Widzę tu złoto, więc się też nim troszkę zajmę. No bo w sumie na razie też kupiłyśmy dosyć fajne rzeczy w niektórych miejscach u nich, trzeba przyznać. Tak. Gdzie jest mój teleport? Tu. Czy mi się opłaca? A, zawsze to chwila. Rozumiem, że w tych szklanych naczyniach mogą być różne fajne przedmioty również. Coś tam leci z nich, no? Mhm, monetki albo... no jakieś różne dropy. Chyba nie ma zasady. Przynajmniej na razie nie zauważyłam, żeby była jakaś konkretna. Co do tego, co ma stamtąd wylecieć. Dobra. Pies, bierz go! Nie oglądałaś Demon Slayera, ale mój kot jak stoi w górę patrzy... Oglądałam. Oglądałaś? Dwa odcinki. To nie dobiegłaś do tych osób, co? Nie, bo dla mnie to się creepy zaczęło wydawać. Mówię, Boże, temu siostrę tam jakieś zamieniło prawie twarz i zakleja, żeby nikogo nie zjadła. Mówię, Boże, ja tego nie oglądam. Rany, jedzie z powrotem! Co? A, ciuchcia twoja. Ja ci mówię tu o zaklejonej twarzy siostry, żeby mu się w zombie nie zamieniła, czy tam w coś. A... Nie, żeby człowieka nie ugryzła. No, no ona już się zamieniła. No ale tak nie do końca, bo jeszcze trochę była czasami normalna. Nie, nie, ona jest całkiem zamieniona. Ona jest całkiem zamieniona w demona. No ale ona nie jest agresywna cały czas. No dlatego ma ten kaganiec, żeby nikogo nie ugryzła. Ale żaden demon nie jest cały czas agresywny tak naprawdę, tylko jak są głodne. Aha. I żeby nie straciła swojego człowieczeństwa, to ma. Bo jak już kogoś dziabnie to ma kaganiec? Raz, tak, bo jak już raz kogoś zabije, no to już jest tak naprawdę mordercą i potworem, no nie? A póki nikogo nie zabije z ludzi, to jeszcze jest dla niej szansa gdzieś tam w świecie, według tego. Boże, jakie to straszne. No to nie są te ujcze. To nie romanse. Czy Czarodziejka z Księżyca też była straszna na swój sposób, nie? Miała tam te swoje odchyły. Nie kojarzy mi się akurat Czarodziejka w zły sposób. Ty tu jest jakiś nie kojarzysz wszystkich, że dobrze zacytuję demonów? Nie, nie pamiętam. Powiem ci, to było tak dawno i mam tak wymazane po prostu wspomnienia o niej. Tylko pamiętam ją trochę, tego kota, co tam miała czarnego. No, i Lunę. I to, że się zamieniała tam, tworząc jakieś tam sygnały, znaki dłońmi i no, i tak nie kojarzę dokładnie z tycy. prawie. To jest chyba nowy biom, bo tu są... Tak? Czekaj, wyjdę na mapę. Nie, no Clay Caverns, ale tu jest strasznie dużo takich larw. To jest taki nowy przeciwnik. Znaczy, ja tam gdzieś wcześniej się natknęłam, ale bardzo dużo ich tutaj jest, tych larw. No głos mi siada, co jest? No właśnie miałam pytać, co w porządku? W porządku? Jakaś chrypa mi łapie. Chrypa cię łapie. Chyba musimy przestać nagrywać. Czas najwyższy, koniec. Teraz taki nie. Gorzej jak takie świerszcze tylko. No właśnie! Chciałabym, żeby się odezwał jakiś. Co to jest? Wkładam kolejne spawnerki. W sumie to też się już wykluło, możemy sprawdzić, co tam jest w środku. Dobra, szkoda mi miejsca na razie na wędkę i na to w kieszeni, nie będę tego używać.
To używamy, to używamy, to trochę też. O! Wybuchowa ściana! Jeszcze jedno jajko wepchnę. A myślałam, że to... Ale to w sumie to zielone jajko to wygląda jak taki ptaszek złożony. Jakby miał skrzydełka, dziobek, oczka. Mm? No. Au! Ty mały... A to też jest slime. No, dwa slime. Dobra. Słuchaj, miałyśmy nagrywać odcinki. Krótkie. Krótkie. Widzimy się w kolejnym Warlinki. Ja sobie rozdam punkty. Także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy, papaya. Bye.